Liderem dzisiejszej sesji pośród największych spółek pod względem obrotów, jak i stopy zwrotu, jak na razie jest Allegro, dokładnie akcje Allegro. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na informacje finansowe, jakie wypłynęły ostatnio ze spółki, jednakże od strony technicznej sygnały pozytywne płynęły już znacznie wcześniej. Cofając się do pierwszego opracowania pod tytułem 100 sekund, miało to miejsce 2 miesiące temu. Wówczas byki odwracały trend spadkowy, cena z 20 skoczyła maksymalnie do 27. Kolejne opracowanie 100 sekund miało już miejsce w tym miesiącu, kiedy omawiana była struktura harami po trójce spadkowej i wówczas byki także przygotowywały się do wyprowadzenia zostawi kontry. Co tym razem słychać na wykresie? Przede wszystkim rozgrywana jest średnia 200 sesyjna. Ona raz, dwa, trzy razy zatrzymała już zwyżkę i dzisiaj podjęta jest kolejna próba w jej wybiciu. Zobaczymy, czy to się uda. Patrząc na tego typu formację, czyli na kanał spadkowy, okazuje się, że jest o co grać. Jeżeli bykom udałoby się wyłamać tą strukturę, to wówczas zgodnie z koncepcją analizy technicznej, z geometrią rynku, celem mogłaby się okazać strefa 40 zł. Jest jeszcze coś innego, co napawa optymizmem, zanim oczywiście kluczowy opór zostanie wybity. Mianowicie widać formację flagi. Ona została już aktywowana, ceny wyszły górą, cofnięcie i obrona nastąpiła w ostatnich dniach. Na chwilę obecną wyprowadzony jest prawdopodobnie kolejny impuls, może i hossy. Zasięg wzrostu liczony według tej struktury to okolice 36 zł. Do wybicia jest jeszcze 27, czyli po drodze jest to lokalny szczyt. Zobaczymy, czy się uda. Patrząc z punktu widzenia długoterminowego, to właśnie zasięg z tej formacji flagi pokrywa się z poziomem oporu 36 zł. Tam znajduje się nic innego jak marcowy i kwietniowy szczyt. Dlatego jest o co walczyć. Natomiast w długim terminie ciekawie cały czas prezentuje się zbieżność zniesienia Fibonacciego z kluczowym poziomem oporu, jakim jest 50 zł. Jest to majowe denko z poprzedniego roku. Dlatego też w długim terminie byki mają o co walczyć. Gdzie szukać poziomu obrony? Jak na razie pozostaje nim podstawa tej zwyżki. Jest to formacja harami, czyli do wysokości 22 zł i 26 groszy. Sytuacja techniczna pozostaje korzystna.